Co znajduje się w tej kopercie? Siema, tutaj Łukasz Łuki Woźniak i dzisiaj opowiemy o grze Unlock, czyli gra rodem z Escape Roomów. Jest to gra, której jeszcze nie ma, a więc to, co dzisiaj zobaczycie, to nie jest pełna recenzja, tylko raczej pierwsze wrażenia. Dostałem ja i wielu innych recenzentów w Polsce taką kopertę. W tej kopercie jest taka prawda ulotka z opisem gry i dwa scenariusze. Trening, bardzo krótki, bardzo prosty, dosłownie na 2-3 minuty. I scenariusz Elita, który już jest bardziej pełnoprawnym escape roomem. Jest to gra, w której będziemy mieli właśnie escape roomy, która wymaga aplikacji. Aplikacja odmierza nam czas, w aplikacji mamy też różne rzeczy, o czym powiem za chwilę. No i tak naprawdę, tak jak mówiłem... pokażę Wam trening i pokażę Wam elitę. Pokażę Wam je bardzo szybko, ponieważ już oba te scenariusze ograłem. I powiem, że jeżeli nie chcecie ani treningu poznać, ani elity, to możecie od razu przeskoczyć do recenzji. Możecie też zobaczyć tylko trening i wyczuć, o co w tym chodzi. Ale nie obawiajcie się, w podstawowym pudełku będzie trening i trzy scenariusze, których ja jeszcze nie znam. Więc dlatego też dzisiaj nie recenzuję tej gry w pełni, tylko bardziej takie pierwsze wrażenia tej koncepcji. Zobaczcie, jak się w to gra i za chwilkę powiem, co jest fajnego, a co nie. Tak wygląda rozłożony scenariusz treningowy. I mamy aplikację. Mój telefon nie jest pobity, ale szybka jest pobita, tylko taka zewnętrzna, więc nie bójcie się. Odpalamy, wybieramy język angielski i klikamy play. No i teraz mamy kartę, która nam mówi, co się dzieje. Czytamy sobie, jest to prosty scenariusz, który ma nam wyjaśnić, jak działa gra. Klikamy start i mamy 10 minut, żeby zrealizować zadanie. Obracamy kartę. No i tak, jesteśmy w biurze. Mamy dostępne karty 42, odkrywamy sobie. O, jest jakiś telewizor. 11, klucz, 35, zamknięta skrzynia, 67, jakaś kombinacja na ścianie i 21 drzwi. Ok, musimy wyjść przez te drzwi. No i teraz mechanika gry jest bardzo prosta. Mamy cztery typy kart. Mamy żółte karty związane z wpisywaniem kodu. Zielone, które dają nam jakiś tam wynik czerwony. Czerwone i niebieskie. I czerwone i niebieskie się łączy. Więc na przykład 35 plus 11. Otwieram skrzynię, odkrywam kartę. Bum, skrzynia jest otwarta. No i w skrzyni jest numer 16, odkrywamy sobie numer 16 i znaleźliśmy tam taki przewód elektryczny. Dodatkowo tu jest jakaś podpowiedź na boku tej skrzyni. Ja już to grałem, więc tak szybko przechodzę, a więc postanawiam, że ok, tym przewodem łączymy tutaj, czyli jest 16 plus 6 plus 3, czyli 16 plus 9, 25 i dobra robota, udało się, teraz możemy połączyć 42 z 6, odkrywamy 48, no i mamy kod, który trzeba wpisać. Bierzemy aplikację, wpisujemy kod i jest 7, 2, 3, 9, ok. Ops, to nie jest ten kod, ale podpowiedź jest taka. I tu w ogóle jest muzyczka, ja na razie ją sobie wyłączę, ale można z muzyczką grać. Ale tutaj kolory są inne, prawda? Więc sobie wpisujemy od nowa i jest teraz 9, 3, 7, 2, ok. Udało się. Znałem już to, więc to zajęło minutę 40. Teraz pokażę Wam szybko drugi scenariusz, Elita. Tak jak mówiłem, jak nie chcecie widzieć, jak to działa, jak to się rozwiązuje, to możecie od razu sobie przejść do podsumowania. Klikamy play. I tutaj mamy opis tego, że jesteśmy zamknięci w pokoju, w kasynie, musimy znaleźć dowody obciążające kogoś. Klikamy start i mamy godzinę. I mamy godzinę. Ja oczywiście godziny nie będę grał, już to przeszedłem, więc pokażę Wam, co tutaj się dzieje. I muzykę wyłączę, żeby nam nie przeszkadzała. Mamy laptop na biurku, mamy jakąś skrzynkę, mamy talię kart, która leży na ziemi, mamy takie, prawda, gniazdko telefoniczne, mamy też drzwi zamknięte. No i teraz kombinujemy. Po pierwsze, możemy zajrzeć do laptopa, 73. No i otwieramy laptopa i
Tam mamy, o prawda, że jest hasło, trzeba wpisać hasło. Mamy 22 kartę, o szufladę, mamy w szufladzie śrubokręt. Dobra, a więc co, śrubokrętem otworzymy sobie tutaj kratkę wentylacyjną. Suma mamy 85, pasuje, a więc o to chodziło. No i w środku jest bomba. Jest zamek, 5 włączników i bomba, a więc trzeba wpisać kod. Tak, i trzeba wpisać kod 6666, ok? I jest bomba i zostało nam tylko już pół godziny do końca, a więc jest gorzej. No dobrze, super. No więc teraz tak, możemy sobie przejrzeć karty na podłodze i karty na podłodze, jeśli sobie przejrzymy, i ja wam muszę przyznać, że za pierwszym i drugim razem nie miałem, popełniliśmy błąd. Tutaj trzeba odkryć, jakich kart brakuje. Brakuje, z tego co pamiętam, siódemki, szóstki, siódemki, dziewiątki i jedynki. Szóstki, siódemki, dziewiątki i jedynki. I one w odpowiedniej kolejności trzeba wpisać. One trzeba, te karty, gdy sprawdzimy, których brakuje, to brakuje karty z konkretnym kolorem, prawda? No i tutaj Joker na drzwiach pokazuje, w jakiej kolejności, więc potrzeba pika, serca, karo i trefla, a więc to sugeruje, w jakiej kolejności mamy ułożyć te numery 6, 7, 9 i 1. Teraz mówię wam, że z pamięci jadę, więc nie jestem pewien. 7, 7, 6, 9, nie, poczekaj. 1, 7, 6 i 9, ok. Tak, dokładnie, czyli to był ten kod i to też wam mówię, że po prostu teraz szybciutko poszło, ale z założenia nie było tak łatwo. Otworzyliśmy szafę, ok. No i w szafie mamy tak, telefon 35, mamy również klucz 42 i mamy również portfel 50. No dobra, to co, zaczynamy od tego, że możemy telefonem zadzwonić, gniazdko telefoniczne, albo możemy na przykład kluczem otworzyć sobie bombę. Dobra, a więc co, dodajemy 42 i tutaj mamy 5 przełączników i jakieś cyferki. Jak zsumujemy je wszystkie, to jest tak, 25 plus 12 to jest 37 plus 42 to jest co? 79, prawda? Odkrywamy 79. O-o, nie możecie ich po prostu wszystkich wyłączyć. Jeden raz przycisk kary, czyli 3 minuty straciliśmy za to, że żeśmy wszystko przełączyli bez pomyślenia. Dobra, no to w takim razie za chwilkę. Obejrzyjmy sobie tutaj portfel i w portfelu widzimy ukrytą w rogu czwórkę, a więc odkrywamy czwórkę i w portfelu znaleźliśmy zdjęcie. Zdjęcie urodzinowe tego chłopaka. Prawdopodobnie to syn podejrzanego, a więc tutaj mamy też syna na zdjęciu w laptopie, więc może tutaj ta data 2009 ma związek z tym hasłem. Dobra, wpisujemy kod 2009. Nie, ale to są jego siódme urodziny, więc może to jest 2002 data. Okej, okay, udało się i odblokowujemy kartę, nie, przepraszam, M. Nie, przepraszam. 47, dobra, za szybko przełączyłem. Odblokowujemy kartę 47. Ona nam tu wskazuje, że wywalamy te poprzednie karty. No i teraz mamy laptop i na tym laptopie odkrywamy kartę M, czyli jest jakiś plik. I tutaj mamy plik graficzny, który przedstawia nam alfabet Braille'a. No dobra, to teraz jesteśmy gotowi, żeby, to już nie jest potrzebne, żeby zadzwonić. Czyli mamy tak, 67, odkrywamy 67. Ok, wprowadźcie kod 999999, dobra. Ok, czyli raz, dwa, trzy. Teraz możemy powtórzyć, ale tak, pierwsze to było raz, dwa, trzy, czyli to było O. Ok, kolejne to było raz, dwa, trzy, O. To jest ry, ory, wy, y. O, R, W, Y. Tutaj mamy alfabetem Morsa. No to jeszcze raz spróbujmy z tym kluczem. Jeżeli dodamy do 42 10 i 8, to jest 60. Odkrywamy. Dobra. Udało się. No i teraz co? Kolory. O, R, W, Y. A więc może chodzi o orange, red, white i yellow. Na pewno o to chodzi. I te musimy kable przeciąć. Orange. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Red.
5, white, 3, yellow, 6, 5, 3, 4. Udało się przeciąć. Unlock to świetna koncepcja, ponieważ escape roomy są bardzo popularne i ludzie są w stanie zapłacić nawet 100 zł, dzieląc się na kilku znajomych, czy nawet 150, nie wiem ile tam to kosztuje najdroższe. I żeby pójść razem i przez 45 minut, godzinę wspólnie się bawić. Dlatego jeżeli ta gra będzie w jakiejś sensownej cenie, to rzeczywiście haczyk pod tytułem 3 escape roomy w cenie jednego jest świetny. Ja escape roomy bardzo lubię. I mechanika tej gry oddaje escape room częściowo. Oddaje to, że musimy pewne rzeczy obserwować, rozwiązywać pewne zagadki w ramach gry, to, że musimy czasami coś połączyć, albo czasami od punktu A do punktu B do punktu C. Także to jest bardzo fajne. Myślę, że ta gra przenosi na karciankę, czy na taką grę fizyczną, którą można zagrać przy stole w domu, przenosi escape room jak tylko się da. Nie da się escape roomów przenieść na planszówki zupełnie, ponieważ wiele zagadek, czy wiele zabawy wynikającej z escape roomu wynika z tego, że jest tam dużo takiej fizyczności, fizycznych przedmiotów. Jest czasami szukanie po szafkach, czasami trzeba właśnie coś dotknąć naraz, czasami trzeba coś fizycznie przesunąć. Tutaj mamy rozwiązywanie zagadek, których efektem jest to, że dodajemy jakieś karty albo wpisujemy jakiś kod do aplikacji. Fajne, ale ograniczone w stosunku do escape roomu, co jest jasne. Wydanie gry jest ładne, aplikacja jest spoko, aczkolwiek trafiłem na jeden błąd, ponieważ dźwięk w tej aplikacji nie działał mi na iPadzie, więc musiałem korzystać z wersji na telefon, więc nie wiem, czy to będzie poprawione. Ważne jest też to, że musi to być po polsku. Teraz graliśmy po angielsku i pewne rzeczy też, które były w tej grze, nie tylko podpowiedzi, jakie dostajemy, ale jakby elementy prowadzące do zwycięstwa w tej grze są trochę po angielsku, albo język ma znaczenie, a więc mam nadzieję, że nie tylko aplikacje, ale też scenariusze będą tak dostosowane, żeby dało się w pełni grać po polsku. W aplikacji oprócz tego, że mamy odmierzony czas, wpisujemy kody, ona nam daje podpowiedzi i tyle. Mierzy czas, czasami dostajemy karę i ten czas spada, co też jest fajne. Podpowiedzi są spoko, one wpływają na nasz ostateczny wynik. Jest taka trochę, jest takie zmaganie jak w escape roomie, czy wziąć podpowiedź, czy próbować dalej. Żałuję, że w tej aplikacji nie ma więcej. Zdecydowanie w tej aplikacji mogłoby być więcej. Tak jak na przykład w aplikacji Posiadłość Szaleństwa, czasami pojawiają się takie właśnie, no po prostu łamigłówki do rozwalenia w ramach aplikacji. Tak samo fajnie, jakby tu czasami był taki moment, prawda? Czasami był taki moment, odkrywamy kartę, ona nam mówi wpiszcie kod 4444 i wtedy aplikacja otwiera nam i tam jest jakieś puzzle, które trzeba ułożyć i one są trudne, ale mamy nieograniczony czas, ale czas nam ucieka. Więc to jest nieograniczona ilość ruchów, czas nam ucieka i to byłoby super. Nie ma tego w tym, w co zagrałem, więc to są moje pierwsze wrażenia. Może w tych scenariuszach, jakie będą w pudełku, pojawią się takie elementy, albo później, jak gra się sprzeda, wydawcy rozwiną aplikację o tego typu rzeczy. Nie przeniesienie całej gry Escape Room do aplikacji, ale raczej czasami karta, która nas zmusza, dobra, siadamy wspólnie nad telefonem i kminimy. Zagadki w grze są fajne, one wymagają od nas myślenia właśnie takiego trochę naokoło, czasami myślenia takiego właśnie, no dokładnie, jakby poza schematami. Także to, co tutaj zobaczyłem, jest fajne. Także moja główna uwaga do tej gry jest taka, aplikacja mogłaby być lepiej wykorzystana, musi być po polsku, nie wiem, jakie będą te scenariusze, Elita jest wciągająca, jest wymagająca, ale jest troszeczkę krótka. Teraz dużo Wam nie popsuję, jeśli Wam powiem, że ten scenariusz trwa godzinę, tak jak każdy trwa godzinę i w pewnym momencie czas ucina się na pół, czyli mamy pół godziny i w pewnym momencie, jak nam coś nie pójdzie, to stracimy 3 minuty tu, 3 minuty tam. Czyli de facto ta taka pełna partia, w której wygrywamy lub przegrywamy, trwa 20-25 minut. To nie jest złe, aczkolwiek escape roomy są fajne dlatego, że rzeczywiście one trzymają nas w napięciu i angażują, jeżeli są dobre, przez 40-50 minut,
czasami nawet aż do ostatniej minuty czasu, co jest naprawdę bardzo, bardzo fajne w Escape Roomie i mam nadzieję, że te trzy scenariusze w podstawowej wersji będą właśnie takie, że to będzie niemalże godzina gry. Jeszcze jedna mała uwaga. Czasami frustrujące albo subiektywne jest to, w jaki sposób mamy coś połączyć. Był moment w grze, w którym naprawdę długo zastanawialiśmy się, czy możemy jeden element połączyć z drugim. Tak jak mówiłem i pokazywałem wam, niebieskie karty łączą się z czerwonymi, te symbole, ale jakby czasami można byłoby połączyć różne karty z różnymi i czasami jesteśmy w stanie przez to osiągnąć liczbę, jakąś kartę odkryć. To jest trochę czasami nawet nieracjonalne, no bo nie wiem, karty, tak, bo mamy karty i na jednej karcie jest zestaw kart i na drugiej karcie jest jakaś tam przełączniki. No okej, one się nie łączą, ja to rozumiem, ale z drugiej strony ich symbole wskazują na to, że się łączą. I czasami takie sytuacje się pojawiają, gdzie po prostu zastanawiamy się, czy o to wydawcy chodziło i to nie jest super jasne. Nie wiem, jak to będzie w kolejnych scenariuszach. Jak już się przez elitę, przez ten scenariusz przejdzie, to wszystko jest jasne, ale za pierwszym razem, szczególnie jak dochodzimy do momentu, gdzie trafiamy na ścianę, to jest frustrujące i takie, czy o to chodziło, czy ja już mogę odkryć kartę, bo nie jestem pewien. Więc to też jest mała uwaga. Tak jak mówię, ta gra ma olbrzymi potencjał. Jeśli te trzy scenariusze będą naprawdę zbliżone emocjami do prawdziwych escape roomów, zbliżone, nie oczekuję, że będą tak samo fajne, to ta gra naprawdę będzie hitem. To, co tutaj zostałem, naprawdę pozytywnie mnie nastawia na przyszłość, a więc warto czekać, jak będzie Unlock po polsku, jak najszybciej go sprawdzę i jak najszybciej go zrecenzuję dla Was. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Hej! Po lewej masz link, który zaprowadzi Cię do nominacji do Złotej Gry Roku, a po prawej do ogłoszenia zwycięzców. Są to najlepsze gry wydane w roku 2016, a więc musisz te filmiki obejrzeć. Proste, bardzo proste.